Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o dzisiejszym stanie wód w Głównych Rzek Polski o godzinie 7 rano. Poziom wody Wisły układał się do ujścia Narwi w głównej strefie stanów niskich, na pozostałym obszarze w strefie stanów średnich i wynosił. W Smolicach 118 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 8, w Zawichoście 285 przybyło 16, w Puławach 159 przybyło 2, w Warszawie 192 przybyło również 2, w Kępie Polskiej 208, tam zmiany nie zanotowano, we Włocławku 276 przybyło 82 i w Toruniu 266 przybyło 4. Logicznie się można wszystkiego spodziewać. Ona dzisiaj była taka, a jutro jest inna. I woda płynęła po lewym brzegu, za 2 tygodnie po prawym brzegu płynie. 3 tygodnie czy miesiąc temu było głęboko na 3 metry wody, za parę tygodni jest piaszczysta ława i zaczyna rosnąć wiklina. Wisła tyle, co przejeżdżanie tramwajem i patrzenie, o to tak Wisła, a co dzisiaj Wisła? Zamarznięta albo nie? Najgroźniejsza to jest wtedy, kiedy jest pochód lodów albo przed pochodem lodów, kiedy przybiera woda i widać w oczach, jak to zalewa kęte, jak te lody się zaczynają piętrzyć, łamać, jak huki się rozlegają, wtedy to grozę ma wielką. Rzekę tę pamiętam jako pełną jakiegoś ruchu, żyjącą, rybną. No nie ma już tak lepszych gatunków jak cerki, które były przedtem bardzo dobre. Nie ma już dzisiaj u nas łososia, nie ma węgorza, nie ma poza tym mniejszych rybek, które były bardzo dobre, a są bardzo delikatne, to znaczy tak zwane ukleje, kielbiki. Dziś niestety już ich nie ma, bo wszystko to wyginęło ze względu na zanieczyszczoną wodę. To zjawisko, które teraz istnieje, to znaczy niejako odwrócenie się plecami Warszawy od Wisły, to o czym mówią zresztą często dosyć urbaniści, wówczas to zjawisko nie istniało. Ta Wisła jakoś była bardziej organicznie związana z istnieniem i egzystencją miasta. Przed wojną ruch na Wisłę odbywał się duży, bo płynęły baty te ze żwirem, z piaskiem, statki pasażerskie z góry woziły owoc. I kury, i kaczki, i gęsi, skrzek, pisk. Rano to było wesoło na tej Wiśle. Wszystko trzeba było ręcznie, nawet przy samej regulacji to też nie było żadnych holowników, nie było nic, trzeba było pchać, baty o własnej sile, tak zwane za kawał sznurka się wzięło, ciągło się, było się tym orylem, czy jakimś tam innym. Do dobrego tonu należało nie przejeżdżać przez Wisłę mostem Kierpedzia, ale dodatkową atrakcją była przeprawa pychówką albo małym batem wysilanym przez Wisłę. Teraz ta Wisła zrobiła się taka niegnawa. Dobrze, że jest. Dobrze, że się nie ureguluje. Jak ją ureguluje, to będzie już koniec. Wisła po prostu w ciągu mojego życia zamieniła się w brudny ściek pozbawiony biologicznego życia, nie nadający się właściwie do niczego poza jakimś transportem towarów. Po jakimś czasie jesteśmy już na skarpie. Ja będę zawsze pamiętać ten widok. Jest przed nami ta Wisła i Praga. Pamiętam, że zdawało mi się, że tak jest jej i dużo i niewiele, tak jakby ona była płytka, jakby można było ją przejść. I zaczynamy nagle gorączkowo, zamiast o piciu, mówić: słuchaj, a może nam się uda przejść, przepłynąć przez Wisłę. Przecież Wisła jest płytka, lato jest bardzo upalne. Wpadliśmy na pomysł, że może można zbudować tratwę z pustych butelek, które się zakorkuje, ale jak je połączyć, te butelki, czym połączyć tratwę i czy wszyscy ranni się zmieszczą? Widok płonącego miasta na drugim brzegu i konieczność powrotu do tego, co nas tam czeka, to były najtrudniejsze momenty tej wyprawy.
Do Wisły dopływa średnio, dziennie, 1 800 000 metrów sześciennych ścieków. Z tego 1 600 000 z Warszawy lewobrzeżnej, a 200 000 z prawobrzeżnej. Temperatura wody 9, barwa 30, zapach Z2R, odczyn 7,3, tlen rozpuszczony 8,70, BZT5 8,76, miedź 0,1, fenole 0,02, cjanki związane 2, miano koli typu kałowego 0,001. Sądzę, że jeszcze ta rzeka wróci do życia kiedyś, no ale zapewne już ja tego obserwować nie będę.